Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów świętego Franciszka jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom drugi. Czyta diakon Tymoteusz Krajewski. Sobota w oktawie Wielkanocy. Praktyka nadziei u Świętego Franciszka. Lekcją. Święty uczył przychodzących do zakonu, że zanim dadzą światu rozwód, ofiarują Bogu najpierw na zewnątrz swoją własność, a potem na wewnątrz samych siebie przyjmował do zakonu jedynie wywłaszczonych i zupełnie nic sobie nie zatrzymujących. A to ze względu na słowo świętej Ewangelii oraz by zachowane mieszki nie stały się zgorszeniem. W marchi ankońskiej zdarzyło się, że po kazaniu świętego przyszedł ktoś do niego i pokornie prosił o wstąpienie do zakonu. Święty do niego, jeśli chcesz przyłączyć się do ubogich Bożych, to najpierw rozdaj swą własność ubogim tego świata. Usłyszawszy to, człowiek ów poszedł i wiedziony cielesną miłością rozdał swą własność swoim krewnym, a ubogim nic nie dał. Kiedy wrócił i opowiedział świętemu o tej swojej hojnej szczodrości, ojciec uśmiechnął się i rzekł Idź swoją drogą, bracie Mucho, ponieważ jeszcze nie wyszedłeś z domu i rodziny swojej. Swoje imienie dałeś krewnym, i oszukałeś ubogich, nie jesteś godny należeć do świętych ubogich. Zacząłeś od ciała, założyłeś znikomy fundament pod duchową budowlę. Wrócił ów zmysłowy człowiek do swoich i zażądał zwrotu swego mienia, którego nie chciał zostawić dla ubogich. Szybko stracił zamiar cnotliwego życia. Dzisiaj wielu popełnia pomyłka takiego właśnie podziału mienia, godną pożowania, jako że rozpoczynają dążenie do życia błogosławionego ze stanu doczesnego. Przecież nikt nie poświęca się Bogu po to, żeby bogacić swoich krewnych, ale żeby za cenę miłosiernych uczynków wykupić się z grzechów, by przy pomocy owocu dobrego dzieła uzyskać życie wieczne. Tomasz z Czelano, życiorys II św. Franciszka Medytacja Nadzieja była dla św. Franciszka darem, który mu nigdy nie pozwolił zostać w miejscu. Ta dynamika nadziei, ubiedaczyny poszła w dwóch kierunkach wewnętrznym i zewnętrznym. Praktyka nadziei w wymiarze wewnętrznym u św. Franciszka to przede wszystkim nieustanne pokładanie swoich pragnień, zamierzeń i sił w Bogu. Hasło św. Franciszka: Bóg mój i wszystko moje jest najbardziej czytelnym świadectwem. Że poza Bogiem biedaczyna nie miał innych pragnień. Nie chciał też poza Bogiem nikogo i niczego posiadać. Bóg sam mu wystarczał. I nawet jeśli w ciągu życia, tak jak każdy człowiek posiadał różne potrzeby, to jednak wszystko w Nim ześrodkowało się na Bogu. Był ożywiany nadzieją, że każdy dzień przyniesie mu głębsze zjednoczenie się z Bogiem i że kiedyś, już po śmierci, będzie mógł oglądać Boga bez zasłony. Praktyka nadziei w życiu wewnętrznym biedaczyny miała też i inny wymiar. Święty Franciszek wiedział, że tylko w Bogu znajdzie siły do swej wędrówki. Odkrył bardzo szybko, że on jest sam w sobie bardzo słaby. Nawet niewielka przeszkoda w życiu może go przerosnąć i spowodować jego ucieczkę. Biedaczyna przekonał się, że nie może opierać się na sobie, czyli pokładać nadziei w swoich siłach. Było to jedno z najważniejszych odkryć biedaczyny w jego życiu duchowym. Być może dokonało się ono po jego pierwszej życiowej porażce, czyli klęsce z Perugią. Niepokładanie nadziei we własnych siłach to nic innego jak uznanie własnej słabości i nieudolności. To po prostu pokorne stwierdzenie, że bez Boga nie damy rady w niczym, że bez Niego bardzo szybko pobłądzimy. To uznanie własnej bezsilności prowadziło świętego Franciszka do dziecięcego oddania się Bogu. Wiedział doskonale, że siły może czerpać z Boga, będąc w największej, jak to tylko jest możliwe bliskości z Nim. Zewnętrzna praktyka nadziei u świętego Franciszka przejawiała się szczególnie w praktyce ubóstwa. Biedaczyna odkrył zależność pomiędzy pragnieniem posiadania dóbr materialnych jako swoistego zabezpieczenia, a nadzieją pokładaną w Bogu, iż ten o wszystko się zatroszczy. Bardzo łatwo wpaść w pewne zawężenie horyzontu myślenia i patrzenia. Posiadanie rzeczy daje pewne złudzenie bezpieczeństwa. To, że mamy wspólnotę braci, która, jak ufamy, zapewni nam spokojną i bezpieczną starość, nie jest żadnym zabezpieczeniem przed nieszczęściem ani przed tym, że tej starości dożyjemy. To, że każdy z nas jest dzisiaj ubezpieczony, wcale nie oznacza, że nic złego nam się nie może stać. Praktyka nadziei to nic innego, jak całkowite złożenie jej tylko i wyłącznie w Bogu samym. Wszelkie ludzkie zabezpieczenia są z natury swojej bardzo ograniczone i zawodne. Jedynie pełne ufności powierzenie się Bożej Opatrzności może nam przynieść pokój i poczucie bezpieczeństwa. Praktyka nadziei to nic innego, jak pełne ufności powierzenie się Bogu, który sam wie najlepiej czego nam potrzeba. Posiadając nadzieję w naszym życiu, możemy być pewni, że będzie ona zawsze pełna dynamiki. Moc, która z niej płynie nie pozwoli nam ulec pokusie zniechęcenia albo zadowolenia z tego, co mamy albo osiągnęliśmy. To ona sprawia, że nasze doczesne życie zmienia się w długie oczekiwanie, jednak to oczekiwanie nie jest czymś smutnym, ale radosnym, ponieważ na jego końcu jest sam Bóg. Oracja. Miłosierny Panie. Prosimy Cię o mądrość niepokładania nadziei w nas samych. Uchroń nas od pychy, która chce, abyśmy oparli się na swoich siłach, a także do zacieśnienia swych horyzontów. Niech Boża opatrzność będzie dla nas jedynym zabezpieczeniem, które uchroni nas od wszelkich złudzeń, że poza Bogiem możemy znaleźć pokój.